Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, jednym z wniosków formalnych jest wniosek o zmianę formuły trybu debaty. I ja w związku z tym chciałem zapytać pana premiera, a także zwłaszcza pana ministra finansów, dlaczego w tych odpowiedziach i w tej debacie nie odpowiada się na pytania natury zasadniczej, a również żeby... Bo odpowiada się na pytania szczegółowe, odpowiada się na pytania, żeby użyć języka obecnego rządu, na insynuacje nawet. Natomiast nie udziela się odpowiedzi na pytania dotyczące mechanizmów kontrolnych funkcji Sejmu. Nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, które sam stawiałem, na które pan premier powinien odpowiedzieć albo minister Rostowski, dotyczące na przykład funkcjonowania Komitetu Stabilności Finansowej, który był ciałem półmartwym od powołania go 4 lata temu, a pan premier sam, pan przecież jest człowiekiem inteligentnym, świetnym mówcą, pan sam zapomniał, zwracając się do swojego ministra o zwołanie tego komitetu, że pan 10 miesięcy wcześniej publicznie zapowiedział ustawowe wzmocnienie tego komitetu, żeby on się przekształcił w ciało stałe, na którego czele sam pan stanie. Więc nie rozmawiamy o kwestiach mechanizmu. Nie rozmawiamy o tym, że artykuł 95 Konstytucji, nie rozmawiamy, panie premierze, o tym, że największą słabością funkcjonowania polskiego systemu politycznego od lat, ale za rządów koalicji PO-PSL to się zaostrzyło, jest praktycznie ubezwłasnowolnienie Sejmu w dużej mierze. Jest osłabienie funkcji kontrolnej Sejmu. Sejm z trudem daje sobie radę, jeżeli chodzi o funkcję legislacyjną. Zbyt wiele ustaw nowelizują często kilkakrotnie w ciągu tej samej kadencji. Natomiast mechanizmy kontrolne Sejmu są bardzo słabe. To są zdawkowe odpowiedzi często na interpelacje, na zapytania i ta funkcja nie jest realizowana. Ja chciałbym i tu kończę, żeby rząd wyciągnął wnioski z funkcjonowania na przykład Bundestagu niemieckiego, gdzie najważniejsze rzeczy, wystąpienia, takie jak pana ministra Sikorskiego na przykład, proszę wziąć przykład z pani kanclerz Merkel, są konsultowane wcześniej tam w Bundestagu i tu powinny być niektóre konsultowane w Sejmie i również później. To jest elementarz, panie premierze i panie ministrze Sikorski. To jest elementarz. Dziękuję bardzo.